Myślę, że każdy byłby w stanie wskazać jedną kreskówkę, jeden serial, czy może nawet jeden komiks, czy serię książek, wraz z którą dorastał. Można by rzec, że wręcz jest na niej wychowany, dla jednych będzie to choćby, nie wiem, Naruto, dla innych Pora na przygodę, czy zwyczajny serial, a jeszcze inni może z wypiekami na twarzy czekali na nowy rozdział Invincible. Dla mnie na pewno taka kreskówka jest jedna i mimo, że nie miałem kanału, na którym była emitowana, to potrafiłem sobie poradzić w inny sposób. I dzisiaj recenzja, przez wielu wyczekiwana, bo po moim filmie o Generatorze Rexie chyba najwięcej słyszałem próśb o to. Tak więc zapraszam na jedynego i niepowtarzalnego Bena 10. Na starcie muszę powiedzieć, iż Ben 10 towarzyszył mi przez całe moje życie. Pierwsza seria zaczęła wychodzić mniej więcej 2 lata po moim urodzeniu, a ja już w przedszkolu natknąłem się na jej pierwsze odcinki. I z jednej strony była dla mnie jak na tamten moment niebywale creepy, właściwie to nawet oglądając ją teraz dalej jest, ale od pierwszych momentów byłem zakochany w tym, co oglądam. Jacyś kosmici, jakiś dojebany zegarek, to jest genialne. Szybko więc dostałem też swój własny zabawkowy Omnitrix. Dokładnie ten, którego mamy okazję zobaczyć w Alien Force oraz figurkę gigantazaura i plazmy. Niestety, tu muszę być całkowicie szczerym. Gdzieś je zgubiłem. Nie widziałem ich już dobrych 10 lat, możliwie, że leżą gdzieś zakopane na strychu lub piwnicy, ale pewnie nigdy nie będzie mi więcej dane ich zobaczyć. Po skończeniu Alien Force zacząłem wreszcie uczęszczać do podstawówki i mniej więcej w tamtym okresie zaczął wychodzić Omniverse. I jakby spoiler do przyszłej recenzji tej serii, uważam, że jest to absolutnie najlepszy Ben 10, jaki powstał kiedykolwiek. I tak oglądałem go przez prawie całą podstawówkę, wszystkie odcinki na bieżąco. Jak mogliście zauważyć, zgubiłem gdzieś w tym timeline'ie Ultimate Alien, a to z prostego powodu, w tamtym czasie kompletnie nie wiedziałem o istnieniu tej serii. Pokapowałem się dopiero w momencie, gdy Ben w Omniverse użył jakiegoś kosmity, którego kompletnie nie znałem i zastanawiałem się, skąd on się w ogóle wziął i mniej więcej jakoś na etapie drugiego czy trzeciego sezonu wróciłem się i nadrobiłem tamtą serię. Tak więc jak możecie zauważyć, Ben ten był ze mną przez całe życie, w każdej formie i wreszcie do tego życia wraca. Gdy po latach sobie go rewatchuję, a wam dostarczam teraz w tym momencie recenzję jego pierwszej serii. Fabuła tej kreskówki jest kurwa popierdolona, nie żartuję, ma chyba najbardziej rozbudowany lore, jaki widziałem kiedykolwiek w jakiejś bajce. I jakby fakt, w pierwszej serii widzimy zaledwie przedsmak tego, co dopiero się wydarzy, bo cała zajebistość tej serii zaczyna się dopiero od Alien Force. Czy to znaczy w takim razie, iż klasyczny Ben 10 jest najgorszym Benem 10? I tak, i nie, bo z jednej strony chyba nikt nie powie, iż klasyczny Ben 10 jest jakkolwiek słaby. Dalej jest to niebywale dobra kreskówka, tutaj także możemy się doczukać różnych smaczków dotyczących lore, jednak jednocześnie uważam, że ta pierwsza seria to dla mnie jedynie prolog, a to, za co kocham najbardziej Bena 10, rozpoczyna się dopiero od następnych sezonów. Niemniej, tak jak mówię, ta dzisiaj omawiana seria jest również bardzo jakościowa i no, co by nie mówić, zapoczątkowała to wszystko. Myślę, że każdy dobrze wie, o czym jest Ben 10 i nie trzeba tego nikomu wyjaśniać, ale z racji, że zawsze przybliżę opis fabularnej kreskówki, którą recenzuję, to nie mogło się obejść bez tego i tym razem. 10-letni Ben wraz ze swoją kuzynką Gwen oraz ich dziadkiem Maxem wyruszają na wakacje w trasę kamperem po całych Stanach. Pewnego jednak dnia Ben zauważa spadający z nieba meteoryt, który wylądował w lesie nieopodal. Zaciekawiony więc tym idzie w jego kierunku, jednak gdy dociera on na miejsce, orientuje się, iż nie jest to zwykły meteoryt, a kapsuła z czymś w środku. Tym czymś jest Omnitrix, super nowoczesny zegarek, pozwalający jego użytkownikowi zmieniać się w najróżniejszych kosmitów. I tak też się dzieje, Ben przypadkiem zamienia się w ognistego kosmita, którego później nazywa Inferno. Dodatkowo przypadkiem też powoduje pożar lasów, którego ugaszczenie muszą pomagać mu kuzynka i dziadek. I tak od tej pory Ben stawał będzie czoła wielu niebezpieczeństwom, które napotka na swojej drodze podczas podróży przez Stany. Na jego drodze będą stawać inni źli kosmici, czasami będzie podróżował w czasie, czy walczył z potężnymi trenociężnikami. Jeśli mam być szczerym, to dla mnie Ben ten odhaczył na pewnym etapie praktycznie wszystkie motywy pojawiające się w gatunku superhero. Dodatkowo klasyczny Ben jest w moim odczuciu bardzo epizodyczny w porównaniu do jego przyszłych wersji. Czasami mam wrażenie, że aż za bardzo.
Miałem poczucie, że nic w tej serii się nie zmienia, poza może odblokowywaniem przez Bena nowych kosmitów, dlatego też pomimo faktu, iż serial ten ma 4 sezony, a dodatkowo pomiędzy dwoma ostatnimi powinniśmy obejrzeć pełnometrażowy film, to nie jestem jakoś w stanie powiedzieć wam, co w danym sezonie podobało mi się bardziej od poprzedniego, który był lepszy, a który gorszy, bo tak szczerze, są one dla mnie wszystkie takie same. I gdyby nie ich finały, które często były podzielone na dwa odcinki i na jakby były mimo wszystko finałami, to szczerze nawet nie czułbym, że gdzieś tutaj powinno się to skończyć i powinniśmy przeskoczyć do kolejnego sezonu. Dlatego tym razem, zamiast rozpruwać się na temat kolejnych sezonów, pogadajmy sobie o konkretnych odcinkach. Te, które uważam za najlepsze i te, które uważam za najgorsze. Po pierwsze, odcinek z Ghost Freakiem. Ten, w którym się zbuntował. No jakby, nie wiem, no dosłownie pik pierwszego Bena 10. Ghost Freak już wcześniej był zdecydowanie najbardziej przerażającym kosmitą, ale po tym odcinku nabrało to nowego znaczenia. Postać ta jako antagonista jest absolutnie przerażający, w szczególności gdy przebiera się w swoją prawdziwą formę. Tak samo odcinek, w którym debiutuje Kevin, będąc szczerym, kocham wszystkie odcinki, w których bierze udział Kevin. Śmiesznie się to ogląda, natomiast przez pryzmat tego, jeśli wiemy, co się dzieje w późniejszych seriach Bena 10 i już nawet nie chodzi o to, że Kevin po prostu przychodzi na dobrą stronę, ale to jak kilka rzeczy zredkonowało jego postać. Tak samo odcinek z synem Bena w przyszłości, w której Kevin cały czas jest zły, nigdy się nie zmienił. A może właśnie coś zadziało się pomiędzy Omniverse, a czasami, gdy żyje Ben 10, że Kevin stał się znowu antagonistą? Pewnie nigdy się tego nie dowiemy. Najgorszym natomiast odcinkiem zdecydowanie jest każdy, poza jednym wyjątkiem, odcinek z Wiecznymi Rycerzami, którzy, będąc szczerym, są moim najbardziej znienawidzonym motywem z tej bajki. I w sumie ciężko się dziwić, skoro tak słabe mieli początki, a również w Alien Force nie było lekko, a nawet i jeszcze gorzej. Ale i tak największego mindfucka miałem na finale całego klasika i mówię to, że miałem go i będąc dzieckiem i oglądając go teraz, gdyż w finale Bena 10 bohaterowie wracają do rodzinnego miasta, wtedy też powraca Vilgax, a Ben jest zmuszony wyznać swoją tożsamość swojemu ojcu oraz paru innym osobom. No i jakby okej, finał jak finał, w sumie taki średni jak na zakończenie pierwszej serii, ale zawsze to coś. Ale chwila, Vex, czy ty właśnie powiedziałeś, że w finale Ben wyjawia swoją tożsamość swojemu ojcu? Ale coś tu się nie zgadza, przecież w Alien Force był cały odcinek poświęcony temu i rodzice Bena dowiadują się o Omnitrixie i wychodzi z tego niezła afera, więc jakby te dwa wydarzenia sobie zaprzeczają. Czyżby twórcy zapomnieli o tak ważnym aspekcie? Otóż nie, jest jeszcze zabawniej. Otóż finałowy odcinek pierwszej serii Bena 10 nie jest kanoniczny. To jest swoity what if pokazujący, co by było gdyby. To ten sam case w przypadku odcinka, w którym Gwen dostaje Omnitrix. Można to poznać po tym, iż wstęp do każdego z tych odcinków zawiera narratora, który wprowadza widza w cały odcinek, a my widzimy kadry z tego serialu w formie paneli komiksowych. I moja teoria jest taka, że twórcy faktycznie nie wiedzieli, w jaki sposób dokładnie chcą zakończyć tą bajkę, więc zrobili taki niekanoniczny odcinek. W sumie całkiem ciekawy sposób, lecz nie zmienia to faktu, że jest to bardzo konfundujące, tym bardziej gdy oglądałeś to za dzieciaka, bo tak jeszcze odcinek, w którym Gwen dostaje Omnitrix, jasno pokazuje samej treści odcinka, iż nie jest to kanon, tak tutaj jest to całkiem trudne do zauważenia. Więc jeśli wy też do tej pory nie wiedzieliście, o co w tym chodzi, no to proszę, rozwiązając zagadkę waszego dzieciństwa. Natomiast jeśli mowa o faktycznym finale, to są nim dwa poprzednie odcinki, w których pojawiają się praktycznie wszyscy antagonisty z Bena 10 i w sumie ten odcinek ma vibe całkiem ciekawego crossovera, ale znowu, w moim odczuciu, nie nadaje się na finał całej serii. Według mnie, lepiej by wszystko wypadło, gdyby Ben nawalał się z Vilgaxem, ale niestety na tę serię jego wątek został zakończony w finale bodajże drugiego sezonu. Przechodząc do postaci, a zaczynając od samego Bena, jest arogancki, dziecinny, głupi i lekko irytujący i właśnie to czyni go tak wspaniałym, bo w przeciwieństwie do innych kreskówek, których głównymi bohaterami są dzieci, ten serial nie zapomina o tym, że Ben może jest superbohaterem, ale wciąż to jest tylko 10-latek. Myślę, że doskonale to widać, gdy po raz pierwszy wykorzystuje Omnitrix do swoich własnych celów, a w szczególności w odcinku, w którym debiutuje Dr. Animo. Wtedy też głównym celem Bena jest zdobycie rzadkiej karty z zapaśnikami Sumo. W tym celu zmienia się w szarą materię i otwiera wszystkie pudełka z płatkami w sklepie, tylko po to, żeby znaleźć w nich tego, czego szuka. Jakby na końcu odcinka uczy się, że no to nie jest najważniejsza rzecz na świecie, a co najlepsze, co myślę, nie było zamierzonym celem, a raczej moim zdaniem czasami nieumiejętnym pisaniem, to, że Ben często popełnia te same błędy. W jednym odcinku uczy się czegoś, a w następnym znowu robi to samo. I w normalnym przypadku powiedziałbym, że to źle, ale tutaj no jakby to po prostu jest 10-latek. Właśnie bardzo dobrze, że zachowuje się jak 10-latek, a nie jak odpowiedzialny dorosły, którym nie jest. Gwen jest niesamowita. Wiecznie się wymądrza, ale w sumie ma prawo, bo jest takim mózgiem tej drużyny. Dodatkowo strasznie kocham ich relacje z Benem, to jak po sobie wzajemnie cisną, co dodaje bardzo dużo komedii do tej bajki i tak szczerze to głównie na tym w tych odcinkach ona się opiera. Gwen też na pewnym etapie zyskuje zdolność władania magią, żeby, wiecie, nie była bezużyteczna i jakby
To jest spoko, zresztą wiemy jak zostało to rozwinięte w Alien Force, jednak nie jestem w stanie pojąć tego, co wydarzyło się w odcinku Szczęściara, w którym Gwen wchodzi w posiadanie jednego z amuletów pewnego antagonisty, który przynosi jej niewyobrażalne szczęście i zostaje nową superbohaterką. Jakby super, Gwen jest użyteczna, więc jakby co ją kurwa podkusiło, żeby pod koniec tego odcinka ten pierdolony amulet zniszczyć. Nie jestem w stanie pojąć, co stało z tą decyzją, no bo jakby umówmy się, jest niewyobrażalnie głupia. No i ja wam powiem, dlaczego tak jest. Miała zbyt duży plot armor, więc twórcy musieli jakoś na stale rozwiązać ten problem. Dziadek Max to jest największy czad tego serialu. Najlepsza postać, a jestem zdziwiony, że doceniłem go dopiero po latach. Absolutnie wszystkie sceny z jego udziałem to złoto. Dodatkowo jestem tak wielkim fanem tego plot twistu związanego z zawodem dziadka, no bo myślę, że każdy wie, że dziadek Max jest hydraulikiem, no i my jako widzowie oraz wszystkie postacie w tej bajce myślą sobie, okej, no jest hydraulikiem, wiem kim jest hydraulik, ale wtedy okazuje się, że hydraulicy to także nazwa na międzygalaktycznych policjantów walczących ze złymi kosmitami. Mózg rozjebany, a tak poważnie, to strasznie lubię ten motyw dziadka, który w dawnych latach był najwspanialszym agentem, a obecnie po prostu cieszy się emeryturą i spędza czas ze swoimi wnukami na wakacjach. Jednocześnie dalej posiadając umiejętności z tamtych lat, więc potrafi w każdej chwili skopać dupę. Na samym końcu postanowiłem zrobić coś nietypowego, bo z uwagi na to, iż ta kreskówka obiera się na przemienianiu głównego bohatera w najróżniejszych kosmitów, to pomyślałem, że czemu nie poświęcić fragmentu recenzji na zrobienie tier listy obcych, którzy pojawili się w tej klasycznej serii. Na pierwszy ogień idzie Inferno. Niezbyt jestem fanem mocy ognistych, jeśli mam być szczerym, więc za to ten kosmita niestety u mnie nie zalicza. Niemniej jednak doceniam tego kosmitę dość pozytywnie. Dla mnie mocne B. Dziki Pysk. Szczerze, nigdy za nim nie przypadałem. Może kosmita bez oczu posługujący się tylko dźwiękiem jest całkiem cool, to chyba ta taka zdecydowanie bardziej zwierzęca forma do mnie nie trafia. C. Diamentogłowy, no i kurde, to jest zajebisty kosmita, niebywale użyteczny, silny, twardy, a dodatkowo potrafi strzelać wiązką diamentów. Nieironicznie można za jego pomocą rozwiązać większość konfliktów. S. Szybcior. Zawsze lubiłem postacie, których główną umiejętnością jest super szybkość, Flash, Sonic czy Quicksilver, a dodatkowo za dzieciaka to właśnie ten kosmita najbardziej przypadł mi do gustu, więc mam do niego również duży sentyment. S. Szara materia. Nie lubię tego kosmity. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego czyją supermocą może być inteligencja, a dodatkowo moim zdaniem Ben niezbyt potrafi z tego korzystać. Przez całą serię zastanawiałem się, dlaczego nie użył szarej materii w tej sytuacji w ten sposób. Dodatkowo nie zmienia faktu, że nawet w formie szarej materii Ben jest po prostu debilem. C. Czteroręki. Szczerze? Jest to bardzo dobry kosmita. Aż za dobry, bo jeśli Ben tylko potrzebuje rozwiązać jakiś konflikt siłą, to przemienia się właśnie w niego, a z racji, że takie konflikty stanowią w tej bajce jakieś 80%, to też bardzo często wybiera właśnie jego, przez co momentami miałem go już trochę dość. Dla mnie mocne B. Mucha jest obrzydliwa i dlatego jest tak genialna, chociaż jeśli mam być szczerym, to niezbyt za nią przepadałem. I te 10 lat temu i to samo mogę powiedzieć teraz. Mocne C. Zembal. Będąc szczerym, bardzo lubię tego kosmitę. Podobnie jak Ghost Freak jest przerażający i momentami creepy. Niestety posiada też duży minus. Jest użyteczny tylko i wyłącznie wtedy, gdy w okolicy jest woda, a to niestety nie przytrafia się zbyt często. Ale może to jednak też jego zaleta, bo to idealny kosmita na właśnie takie wyjątkowe sytuacje. Tak czy inaczej umieściłbym go w A. Upgrade to zdecydowanie topka kosmitów z klasycznej serii. Chyba myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć dlaczego, po prostu jest zajebisty. S. Ghost Freak to jeden z lepszych kosmitów z Bena 10, nawet biorąc pod uwagę przyszłe serie, co dla mnie czyni go zdecydowanie najlepszym kosmitem z klasyka. Mógłbym mu nawet zrobić osobną kategorię. Przerażający, czy to z wyglądu, ze względu na jego moce, czy przez jego głos. Dodatkowo spotkał się go najciekawszy motyw ze wszystkich kosmitów z klasycznej serii, czyli zbuntowania się i ucieczka z Omnitrixa. Oczywisty S-tier. Kulopłot to typowy Amerykanin, gruby i w celu przemieszczania się musi się turlać. Jest pierwszym kosmitą, którego Ben odblokował, poza podstawową dziesiątką. Poza tym, lubię takie mobilne postacie, więc za to duży plus. Dla mnie mocne A. Dzikie pnącza są dla mnie bardzo mid. I już nawet nie chodzi o to, że z jakiegoś powodu nie lubię tego kosmity, ale po prostu ten serial nie robił nic, żebym go w ogóle polubił. Ledwo kiedy się pojawiał, a nawet w odcinku, którym debiutuje, Ben nie pokonuje głównego złola nim, tylko proszkiem na grzybice. Dla mnie B-tier. Mamy też trio kosmitów, których użył jedynie Ben 10 tysięcy, więc trochę się wahałem, czy ich tu w ogóle umieścić, ale uznajmy, że tak. Spitera nie jestem w stanie polubić, bo jestem po prostu wkurzony, że nigdy więcej się nie pojawił, a nasz główny Ben nigdy go nawet nie odblokował. C. Bastrzok najlepiej się sprawdził w odcinku, gdy pojawił się jako niezależny kosmita, w sumie całkiem zabawny obcy. Zawsze lubiłem moce związane z elektrycznością. B. A Arctic One nienawidzę z całego serca. Głównie przez design, który jest dla mnie okropny, poza tym niezbyt lubię supermoce związane z lodem.
zdecydowanie najsłabszy kosmita z tej części. D. Następnie mamy nasze tak zwane halloweenowe trio. W sumie bardzo lubię koncept tego, że takie klasyczne potwory to tak naprawdę obcy, co wyjaśnia wiele legend i mitów. Po prostu obcy w czasach średniowiecza przylecieli na ziemię. Niestety jednak używali tylko raz, co jest sporym minusem i miałem poczucie, że zostali wprowadzeni trochę po nic. Wilk i mumia Bethier poza Frankensteinem, bo najmniej za nim przypadam, dla niego C. Upchuck jest absolutnie kochany, uroczy i z zajebistą zdolnością pożerania wszystkiego, zawsze go lubiłem i lubić będę. A. Klon jest dosyć ciekawy, ale niestety łatwo zapominalny. Pomysł, że każdy z klonów dzieli ból jest dosyć ciekawy, ale jednocześnie sprawia, że kosmita ten staje się trochę bezużyteczny, bo wystarczy powalić jednego, żeby wygrać z resztą. Na plus natomiast to, że dzięki temu kosmicie Ben może obejść rozbudowanie się zegarka, bo gdy jakiś klon jest za daleko od reszty, to Ben nie może przejść transformacji zwrotnej. B. O tym typie z oczami chciałbym powiedzieć cokolwiek, ale dosłownie został użyty raz i nie mam pojęcia, jak dokładnie działa. Myślę, że twórcy też mogą nie wiedzieć. Na plus jednak design tego obcego, bo niewyobrażalnie mi się podoba. Mimo wszystko C, bo było go za mało. Waybig jest super. Debiutuje w filmie, ale ma absolutnie zajebiste wejście. Bardzo lubię tego kosmita, nawet pomimo faktu, że w tej serii pojawił się tylko raz. A. Tak wygląda finalna tier lista, a na koniec małe ogłoszenie. Jak zapewne widzicie, filmik ten jest recenzją jedynie pierwszej serii Bena 10. Postanowiłem, iż z uwagi na to, że są to mimo wszystko różne serie, to będę je recenzował osobno. Co oznacza, że za jakiś czas wleci recenzja Alien Force, następnie Ultimate Alien, a na samym końcu Omniverse. Czy będę oglądał reboot? Tego w 100% nie jestem pewien, ale jest to wysoce prawdopodobne. Tak więc ostatecznie powstaną minimum 4 odcinki o Benie 10 na moim kanale. Ale czy to oznacza, że na tym koniec? Otóż nie, bo gdy zrewatchuję całego Bena 10, to nagram jeden długi, tym razem spoilerowy materiał na temat tej kreskówki. Z tego też powodu w tym filmie nie powiedziałem o paru kwestiach, które po prostu zachował na tamten przyszły materiał. Dodatkowo, kiedy wreszcie on powstanie, myślę, iż może być to nawet najdłuższy film na moim kanale, gdyż nie ukrywam, iż może sięgnąć nawet 2 godzin. A na ten moment dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.